30 sierpnia wspominamy świętych biskupów Gwaryna i Amadeusza. Gwaryn urodził się w Musson w Lotaryngii około 1065 roku. W wieku 20 lat wstąpił do benedyktynów w Molesmes. Przed rokiem 1093 przeszedł do nowo założonego opactwa w Apuls na terenie diecezji genewskiej. W bliżej nieokreślonym czasie został tam opatem. W 1120 roku uniezależnił opactwo od Molesmes. Otrzymał potem wąwóz w Cassens, w którym powstanie opactwo znane dzisiaj jako Hautecombe. W roku 1136 opactwo afiliowało się do Cluny, przyłączając się tym samym do cystersów. Dwa lata później Gwaryna obrano biskupem Sion. Zachowały się ślady aktów prawnych, w których jako biskup uczestniczył. Na wiosnę 1148 roku spotkał zapewne papieża Eugeniusza III, który przez przełęcz świętego Bernarda przejeżdżał do Francji. Sam Gwaryn, będąc w drodze, ciężko zaniemógł. Dowieziono go do Apuls i tam 27 sierpnia 1150 roku dopełnił swego żywota. Amadeusz z Lozanny urodził się około roku 1108 jako syn błogosławionego Amadeusza z Clermont. Przez pewien czas przebywał z ojcem w opactwie cysterskim Beaunon. W roku 1125 wstąpił do zakonu w Cligny. W 1139 roku objął funkcję przełożonego w opactwie Hautecombe. 5 lat później powołano go na stolicę biskupią w Lozannie. W kolejnych latach uczestniczył w różnych sprawach sabałckich. Wychowywał następcę tronu, Humberta, sprawował rządy jako regent, przeprowadzał rozmaite arbitraże. Przebywał w otoczeniu cesarza Konrada III i Fryderyka I Barbarosy, a potem u boku Eusebiusza III i świętego Bernarda w Spirze. Zmarł w opinii świętości 27 sierpnia 1159 roku. Z pozostawionych pism, m.in. 8 homilii o Matce Bożej, wnioskujemy, że był jednym z lepszych kaznodziejów swego czasu. Czczony jest u cystersów oraz diecezji lozjańskiej. Jego kult zatwierdził dopiero papież święty Pius X w roku 1910. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętych biskupów, Gwaryna i Amadeusza, duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem. Spraw, niech przykład i modlitwy świętych, którym dziś cześć oddajemy, przyczynią się do naszego postępu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam